Dzień dobry dzieci. Dzisiaj zagramy sobie w FIFA. Hej, cześć, z tej strony Ziku i witam was w niepoprawnej politycznej karierze. Przydałaby się jakaś mała seria na rozluźnienie między Footboxem i Hated, więc mamy FIFA. Na czym będzie polegać seria, to chyba już będzie można domyślić się z samego tytułu, prawda? Wybierzemy jeden z francuskich klubów i postaramy się doprowadzić go do czystości rasowej. Wybrałem Olympique Marsylię. Wszyscy chyba wiemy, co dzieje się obecnie w tym mieście. Jakich kibiców doczekał się ten klub, no i samych chyba piłkarzy, prawda? Dobra, nie przedłużając, wybieramy klub. Widzimy na samym starcie, czego od nas będą wymagać, jak mamy budżet, stroje i tak dalej. Jedziemy. Marsylii pomóc może tylko i wyłącznie znany i szanowany biznesmen, finansista i filantrop, pan Janusz Tracz. A bo czemu by nie? Oczywiście wybieramy narodowość. Ja pan Janusz Tracz jest dumnym Polakiem i ubiera się w same garnitury, a nie w jakieś dresiwa. Poziom trudności klasa światowa, 4 minuty, pierwsze okno transferowe, niech będzie włączone. Waluta euro, najnowsze składy, dobrze. Co my tutaj mamy teraz? Turniej przedsezonowy. Lecimy, wybieramy co jak leci. Te bzdety aż tak istotne nie są. Bardziej istotne będą wymagania naszego zarządu. Zobaczmy je. Rozwój młodzieży, ekspozycja marki, finanse, sukces krajowy, sukces międzynarodowy. Dobrze, skoro ekspozycja marki, postaramy się ściągnąć kogoś, kto jest znany. Ale jeden haczyk. W klubie z założenia będą sami biali Francuzi. A więc wszystkich obecnych albo większość na razie wyrzucimy ze składu i postaramy się przynajmniej w tym sezonie doprowadzić do stanu, gdzie w podstawowym składzie będzie minimum 7 białych Francuzów. W drugim sezonie postaram się już całkowicie wybielić nasz zespół. Tak więc robimy sprzątanie, pozbywamy się brudów z naszego klubu i szukamy nowych zawodników. Znalazłem kilku ciekawych grajków, którzy mogą nam się tutaj może i rozwinąć, jak i wspomóc naszą ideę rozwijania klubu. Dobra, lecimy z treningiem. Póki co będziemy cisnąć Tauwina. Wybierzemy jeszcze jakiegoś skauta, oczywiście Francuz. Będzie nam wyszukiwał przy odrobinie szczęście samych białych Francuzów. Miejmy taką nadzieję. Jeśli wyszuka kogoś innej rasy, po prostu będziemy go sprzedawać. Dobra, wysyłamy go na 9 miesięcy i tak na razie wygląda nasza tabela. To jest taki odcinek pilotażowy. Nie wiem jeszcze dokładnie, co zrobić z tą serią, jak często będzie się pojawiać, ale postaram się, żeby było to jak najczęściej. Narzekam teraz na brak wolnego czasu, a więc footboxy będą pojawiać się pewnie rzadziej, a częściej będzie wskakiwać na kanał FIFA. No, przy tym jest dużo mniej roboty. Dobra. To by było na tyle, żegnam się z wami. Na razie.